Na dzisiejszych zajęciach szafa mojej lalki pokażę Wam, jak zrobić koszulkę albo bluzkę. Potrzebujemy kawałka materiału 7 cm na 14 cm, rozciągliwego w szerz, czyli tutaj jak mamy szerokość, żeby się rozciągał ten materiał. Ten kawałek materiału składamy na pół prawą stroną do środka i będziemy tutaj potrzebować wykroju. Przygotowałam Wam wykrój. Musicie sobie wydrukować tą kartkę i wyciąć wykrój. Przykładamy do naszego złożonego materiału i odrysowujemy linię. Żeby wyciąć prosto ten podkrój pach i dekoltu, to możemy sobie zaznaczyć połowę i jak będziemy wycinać, to odpowiednio składamy ten materiał. Odcinamy tak, żeby nie było widać mazaka. Jeżeli dla Was to jest za dużo warstwy materiału, to zróbcie sobie to właśnie tak po kolei na płasko. I uważajcie, żeby równo wyciąć te części. Tak. Teraz zarysujemy linie boczne. I tu warto by było lalce ubrać tą koszulkę, żeby sprawdzić, że na pewno te linie boczne będą dobre. Więc ja szybciutko sobie tu rozbiorę tą moją lalkę, żeby Wam pokazać, jak to przyrównać. Czyli wkładamy koszulkę. Bo teraz możemy jeszcze sobie poprawić, jeżeli chcemy mieć większy dekolt. Tylko z tym trzeba uważać. Wydaje mi się, że tutaj już jest taki maksymalnie, jaki może być. Sprawdzamy boki, ile będziemy zszywać. No i już widzę, że jeżeli tutaj mam około tak centymetra, to popatrzcie, bo ja już to widzę, zaraz Wam powiem, o co chodzi. Ten wydrukowany przeze mnie wykrój sugerowałby tutaj mi mniej, więc ja albo przesuwam ten wykrój tak, żeby tu był centymetr i sobie rysuję linię. Mogę zrobić też coś takiego, że składam sobie wykrój na pół i przecinam te boki, bo coś nierówno się, to znaczy drukując, no po prostu to nie pasuje tak idealnie. A ja chcę sobie to dopasować do tej mojej lalki idealnie. Czyli sprawdzam, czy już mam centymetr. Mam. O, i teraz sobie rysuję te dwie linie boczne, po której będziemy szyć. Słuchajcie, rysowanie na materiale też stwarza pewne problemy. Ja sobie rysuję tak kropeczkami. Bo jak będziemy przesuwać, zobaczcie, to ten materiał mi się przesuwa razem z tym mazakiem, więc tak kropeczkami i mamy też zaznaczoną linię. O, teraz nawlekamy nitkę. Zauważyliście na pewno, że moje lalki mają ładnie ozdobione te bluzki, mają tutaj rysunki, więc te rysunki, jeżeli macie ochotę, trzeba zrobić zanim zaczniemy szyć. Rozkładamy prawą stroną naszą bluzkę, najlepiej na jakiejś podkładce, bo jeżeli malujemy mazakami, to nam zostają ślady. Zobaczcie, tu sobie robiłam próby i żeby nie pobrudzić stołu ani obrusu, to trzeba to robić na podkładce. Możemy wykorzystać do tego dziurkacze takie ozdobne.
Ja sobie zrobiłam tutaj szablon. To jest w tej bluzce ten pomarańczowy tutaj szlaczek. Ale zróbcie sobie zawsze próbę na kawałku materiału, bo będziecie widzieć, jak to wygląda. Tu na szablonie były gwiazdeczki, a wyszły jednak kółeczka. Tutaj na przykład użyłam grubszego mazaka, to w ogóle się to zlewa, więc zawsze robimy próbę, zanim narysujemy na naszej bluzce. Możecie też narysować swój własny wzór. Tutaj jest przykład właśnie takiego swojego własnego wzoru. Nie będę Wam pokazywać tego rysowania, to jak gdyby ominę i przechodzimy, pokażę Wam, jak zszywamy. Przystępujemy do szycia. Nitka jest podwójna, zawiązana, żeby nam się nie uciekała z igły, nie wywlekała. Słuchajcie, jest mały kawałek do przeszycia. Nie wykańczamy brzegów, a więc też dobrze, żeby tutaj nam nie wystawały węzełki i zbędne nitki, jak ja to robię. Kawałek fastrygi. Łapiemy sobie nitką przy końcu, żeby się nie rozwarstwiał materiał. Obracam i robię stępnówkę. Czyli jak mam nitkę, to wbijam igłę przed nitką, przesuwam się do przodu. Popatrzcie. I to jest mój ruch, który powtarzam. Czyli wbijam przed nitkę i przesuwam się do przodu. Ja tutaj zrobię już szybciej, sobie złapię nitkę, ale zasada jest taka, że im gęściej przyszyję ściek, tym będzie ładniej wyglądał szew łączący właśnie ubranko. I kawałek fastrygi do środka, żeby na końcu nie wystawał węzełek. Robimy węzełki dwa. I obcinamy nitkę, po to dwa, żeby się węzełek jeden nie rozwiązał. I obcinamy nitkę nie przy samym węzełku, ale zostawiamy kawałek. Na pewno zauważyliście, że mam przypięte szpilkami, żeby mi się ten materiał nie przesuwał. I bluzka jest gotowa. Pokażę Wam, przewracam oczywiście na prawą stronę, pokażę Wam, jak zakładamy koszulkę lalce. Bo to też trzeba mieć w prawe, ale chciałam Wam jeszcze coś pokazać. Czasami tu nam coś wystaje, jak bardzo nam zależy, żeby nam tego nie było widać, to przycinam oczywiście tak, żeby nitki nie przeciąć, takie małe trójkąciki. I wtedy się już będzie ładnie to już układało, nie będzie nic widać, nawet nie trzeba chować do spódniczki takiej bluzeczki. Ale chciałam Wam jeszcze pokazać jedną możliwość, bo tutaj ta lalka ma bluzkę z rękawkami. Jak to zrobić? Jak wycinamy sobie najpierw wykrój dekoltu i teraz rysujemy tylko linie boczne. Żeby nam się też nie przesuwało, bo o tym nie powiedziałam wcześniej, możemy przypiąć szpilkami i wtedy sobie rysujemy tutaj kropeczkami, tak jak było przy koszulce. I powinno nam się to wszystko fajnie udać. I teraz obiecane, jak ubieram lalce koszulkę, bo to też jest pewne wyzwanie. Do góry podnosimy lalce ręce i zakładając, najpierw musimy tutaj zmieścić ręce, a potem będziemy przeciągać w dół i ubierać głowę. I zaraz będziemy mieć lalkę ubraną. Jeżeli macie z tym trudności, to poproście mamę, siostrę starszą, na pewno Wam pomoże. O i hura, lalki ubrane, szczęśliwe.